Na moście tczewskim trwają prace przygotowawcze przed demontażem przęseł nurtowych ESTB. Zadanie wykonuje firma Banimex z Będzina, która w latach 2015-2016 wyremontowała przęsła zabytkowe. Drugi etap przebudowy mostu tczewskiego, wyceniony na 35 milionów złotych, dotyczy wymiany przęseł ESTB, które zostały zamontowane w okresie powojennym. Konstrukcje miały pełnić swoją funkcję maksymalnie przez kilkanaście lat, ale przetrwały do dziś. To właśnie ich zły stan techniczny sprawił, że cały obiekt od wielu lat jest zamknięty. Z tego powodu zarządca obiektu, czyli starostwo powiatowe, podjęło decyzję o demontażu dwóch przęseł nurtowych. Zakres obejmuje demontaż przęseł STB, demontaż filara w nurcie istniejącego przyczółka i filara na brzegu od strony Trzewa i wybudowanie nowego przyczółka i wybudowanie nowego filara w wodzie. W tej chwili są demontowane chodniki drewniane. Ma to na celu odciążenie konstrukcji, umożliwienie wglądu do pasa dolnego kratownicy, żeby ocenić stan techniczny i ostatecznie zadecydować o metodzie rozbiórki przęseł. Najprawdopodobniej przęsła będą rozbierane przy wykorzystaniu podpór tymczasowych zamontowanych w nurcie rzeki. Potrzebna będzie inwentaryzacja istniejącego stanu technicznego tej konstrukcji, żeby wybrać sposób wzmacniania i ilości podpór, które będą zastosowane do demontażu. Będzie za pomocą dźwigu, barek, demontaż kawałek po kawałku mostu i będzie przetransportowany na brzeg. Miejsce składowania jeszcze ustalamy, bo albo będziemy to składować po stronie od strony Lisewa, albo od strony tutaj, od strony Trzewa. No i najważniejsze pytanie, kiedy ten demontaż mógłby się zacząć, tak teoretycznie, ile on potrwa? No taki demontaż to może potrwać kilka miesięcy. Trwają roboty przygotowawcze, przygotowywane są teraz podpory tymczasowe na wytwórni w firmie. W tym roku będziemy demontować przęsło dojazdowe, które jest pierwsze od strony Trzewa i będziemy wykonywać ścianki szczelne i przystąpimy do wyburzeń i wykopów w ściance szczelnej. Budowa filara będzie w przyszłym roku na początku. To będzie taki przyczółek, który będzie się składał z kilku trzykondygnacyjny. 18 metrów od powierzchni jezdni będzie w ziemi. Kiedy inwestycja miałaby się zakończyć? Jaki czas mają Państwo? Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec przyszłego roku. Inwestycja obejmuje także przełożenie mediów pod dnem rzeki. Gazociąg został już przełożony, natomiast światłowód, który biegnie po obiekcie, będzie przełożony obok obiektu i będzie wykonany pod Wisłą będzie wykonany przewiert, natomiast na terenach zalewowych będzie w wykopie otwartym ułożony światłowód. To jest metoda przewiertu sterowanego, wprowadza się głowicę i rurę osłonową i sterując głowicą przewierca się dziurę pod rzeką. Po zakończeniu bieżącego etapu przebudowy mostu obiekt będzie pozbawiony dwóch przęseł nurtowych. Aby w tym miejscu powstały nowe konstrukcje nawiązujące do zabytkowej kratownicy Lęcego, starostwo musi zdobyć kolejne środki. Przypomnijmy, że w ostatnich latach łącznie na przebudowę mostu wydano niemal 70 milionów złotych. Aby zakończyć inwestycję, potrzeba co najmniej drugie tyle. W ostatnim czasie starosta tczewski i malborski napisał do ministra infrastruktury apel o przejęcie mostu przez województwo. Okazało się, że zgodnie z procedurą adresatem takiego apelu nie powinien być minister, a zarząd województwa pomorskiego. Starosta Tadeusz Dzwonkowski kolejne kroki w tej sprawie pozostawia swojemu następcy.